Kacper, czy ty nie uważasz, że jesteś troszeczkę za słaby na przykład, gdybyś miał wyjść tylko na AJ-a? Nie. AJ, ile spędziłeś w klatce czasu? Czasu? Aha. 2 lata. 1,5 minuty, tak? Chyba w jedną walkę miałeś. A, mówisz na mojej walce. Tak jest. Tak, 1,5. Nie, całą pierwszą rundę. Czyli jedna runda. Ja myślę, że spędziłem kilkadziesiąt minut w tej klatce i myślę, że przez to mam na tyle pewności siebie i wiele razy udowodniłem sobie, że nie pękam na robocie, więc nawet jeśli będzie tam AJ, który w rzeczywistości jest dużo mniejszy niż wygląda na zdjęciach. To się zweryfikowało ostatnio, czyli myślę, że Instagram trochę przekłamuje i jak staniemy twarzą w twarz, to nie będzie jakichś problemów. Zbyszek, powiedz, czy ty uważasz, że potrzebujesz Kacpra do tej walki? Oczywiście, że tak. A sam byś nie dał rady? Nie, jakby była taka na początku propozycja, żeby wyjść jeden na jeden do AJ, a AJ nie był zainteresowany tym ze względu na z jego perspektywy poziom trudności zbyt niski, także jest Kacper. Nie, nieprawda, nieprawda, wypraszam sobie. Czyli tylko mnie na poziom zbyt niski, tak? Proszę pana, wypraszam sobie. Ja mówiłem, inne rzeczy się na to składały po prostu. Chciałem zrobić medialną, fajną walkę. AJ, czy to nie było czasem tak, że jak został ci zaproponowany sam Kacper, to powiedziałeś, że samym Kacprem to będzie tak, że ty go zabijesz w klatce? Nie. No bardzo by to było niekorzystne w sumie wychodzić drugi raz z osobą i tak niższą, i tak lżejszą, no nie? Bo moja ostatnia walka była z osobą mniejszych gabarytów, no i po 2 latach wypadałoby wyjść, że tak powiem, nawet z większym wyzwaniem, nie pod kątem tego, jakie Kacper ma umiejętności, tylko pod kątem po prostu sprawiedliwego zestawienia. Bo jakbym wygrał, nawet niech się bije jak Tyson. No da mi, powiedzmy, wiesz, leżę na glebie, jest wstyd, jest źle, no nie? A jak wygram, to i tak nie będzie tego szacunku i zadowolenia, bo i tak jest mniejszy z niższej kategorii, że tak powiem, wagowej. Kacper, powiedz, bo ostatnio było dosyć głośno o koncercie twojej ukochanej. Co tam się wydarzyło za kulisami? Za kulisami chyba nic. Kulis, jakbyś mógł powiedzieć. W sensie nie było mnie na miejscu, ale myślę, że przypadek po prostu puścił guzik, ale było wszystko zaklebione, zabezpieczone, więc myślę, że to taka dość niekomfortowa sytuacja dla samej artystki, gdy dzieje się to na scenie, bo to pewnie jest stresujący moment podczas występu. No ale co, zdarza się najlepszym, to myślę nie pierwszy przypadek. Bardziej byłoby mi głupio, gdyby robiła to za pieniądze, nie? I sprzedawała, jak niektóre twórczynie w Polsce. O kim mówisz? No to już sobie dopisz sama. Ja mam jedno pytanie, mnie to zawsze ciekawi, jak widzę osoby tak genialnie zbudowane, tak jak i ty. Czy to jest tylko czysta praca na siłowni, czy to są jeszcze jakieś tam wspomagacze? Było, to jest temat tak przewlekany. Ja mówię, ja zawsze moja odpowiedź jest taka na to, że bardzo niefortunne byłoby, gdyby nagle ktoś przyszedł i zaproponował mi zrobić badania z dnia na dzień. Na pewno byłoby to bardzo szokujące rezultaty takiego badania. No. Nie, no śmiałem się, że wiesz, że kiedyś... Ktoś przyjdzie po prostu. Kto tak robił? Na fejmie chyba. Bo Nathan chyba siedział i mu tam zaproponowali, wiesz, cash za to, żeby się przebadał, no i zapłacę ci tyle i tyle, jak zobaczymy wyniki. I ja sobie myślę, że specjalnie bym taką sytuację, wiesz, tak wygenerował, żeby ściągnąć sobie hajs po prostu, nie? Także ja mówię, mogę bardzo komfortowo o tym rozmawiać, bo nie mam nic do ukrycia. Jak to wygląda w świecie profesjonalnym? Bo na przykład ja wiem, że jak ktoś jest zawodowym sportowcem, no to też już dopingi i inne rzeczy muszą występować, nawet pod kątem regeneracji, no nie? I u was w ogóle nie ma żadnych zdarzeń? Takich nie było nigdy? Nie było w siatkówce, szczególnie w polskiej siatkówce praktycznie... zerowe sytuacje, w których ktoś wpada na dopingu. Były jakieś dwie u zawodników. Ale czyli rzadko ktoś wpada na dopingu? Nie, że w ogóle jakby ktoś stosuje doping i później jest to wychwytywane, bo były chyba dwie takie sytuacje w ogóle w historii, przynajmniej takie, które ja pamiętam, plus ligi. To byli jacyś zawodnicy niszowi. Jeden, bo wziął jakieś, chciał schudnąć i wziął prochy na odchudzanie, w których było coś tam i mu to wyszło, a drugi, bo stosował leki na zatoki, które miały pseudoefedrynę, więc my tak naprawdę, a jeszcze zawodnicy, którzy grają w reprezentacji, to jest taka sytuacja, że ty nawet nie wiesz, musisz leki sprawdzać, zanim jakieś weźmiesz na przeziębienie i tak dalej. Jest specjalna infolinia antydopingowa, która działa 24 godziny na dobę. Jeżeli masz podbrakową sytuację, że jesteś, nie wiem, chory, musisz zażyć jakiegoś leku, czy trafiasz do szpitala, to po prostu dzwonisz na tę infolinię, pytasz się, czy ten lek możesz w ogóle wziąć. Nie jest szansa, że tak będzie. Ktoś do mnie zadzwonił, spałem, dopiero wstałem, dopiero
Co tam? Siemanko, Adrian. Siema. No i Zbyszek powiedział, że o tyle, o ile on nie ma jakby jakiejś specjalnie wielkiej chęci, żeby tam z tobą walczyć, tak wychowawczo łomot mógłby ci spuścić, żebyś nauczył się zachowywać wśród ludzi. Niech Zbyszek się wypowie na jedną rzecz. Co jakiś wywiad, bądź nawet u Szalonego, jedyny temat, jaki porusza, to ja i cały czas tylko jakichś wychowawczych rzeczach. Jaką osobą złą jestem, że zasługuję na takiego wychowawczego liścia od takiego znanego sportowca jak siatkarz Zbigniew Batman? Nie zakrzywiaj faktów, bo to nie jest jedyny temat, który poruszyliśmy u Szalonego. Zresztą ale główny, temat... poczekaj. Że ty nie masz o czym gadać, chóry, tylko gadasz o mnie. Nie przerywaj mi, ja ci nie przerywałem, proszę. Żeby ta rozmowa miała, wiesz, jakąś... jakby zalążył. Dobra, dobra, przejdź do rzeczy, kurwa, ty się rozwijasz na godzinę, mów konkrety. Szalony poruszył twój temat, wypowiedziałem się na ten temat i tyle w temacie. A druga kwestia jest taka, wydzierałeś się na panelu przed Cloud 2, wyszedłem do ciebie, powiedziałem ci, chłopie, nie wydzieraj się, zachowuj się normalnie. Później przed Cloud 3 wyzwałeś mnie od kurwy i wtedy ci powiedziałem, że należy ci się wychowawczy w pierdol, bo nie wiesz, jak się w towarzystwie zachowywać. To ci powiem zresztą rzecz. Sam fakt, że przerywasz teraz, świadczy o tym, że nie potrafisz rozmawiać jak cywilizowany człowiek. No. Nie, po prostu ja nie lubię, jak ja mówię jedno zdanie, ktoś 15. Pozwól, ci powiem jedną rzecz. Nie masz nic więcej do powiedzenia. Nie, mam dużo do powiedzenia, tylko że ja lubię konkrety. Posłuchaj, Zbychu, powiem ci jedną rzecz. Jesteś w świecie frichów, nie do końca w świecie sportu i tutaj nie dostaniesz szacunku, na jaki liczyłeś. Ty myślisz, że ty wejdziesz do frików i wejdzie wielki pan, kurwa, siatkarz i będzie rozdawał karty, mówił, co kto ma robić i uczyć ludzi wychowania. Nie, gościu, w świecie frików jesteś zwykłym świetnikiem, kurwa, i będę z tobą jechał jak każdą inną osobą, a wychowawczego liścia, jak mi dasz, to cię, kurwa, odda dwa razy mocniej. To jest jedna rzecz. A druga, powiedz mi tak, taki chcesz być, kurwa, sportowiec, a jesteś taką pizdą, że boisz się wziąć walkę jeden na jeden, kurwa, tylko bierzesz sobie jakiegoś czy mordę, kurwa, do pomocy? Ja biorę chłopów, o mnie możesz mówić, co chcesz, ja biorę chłopów po 20-30 kilo cięższych i okej, raz mi wychodzi, raz mi nie wychodzi, ale ja jako gość, który pół życia przeimprezował, stawiam sobie jakieś cele i wyzwania. A ty jako sportowiec, kurwa, idziesz na łatwiznę i we dwóch będziecie jednego chłopa bić, kurwa? Dla mnie to jest żenada. To jest tylko tyle mogę ci powiedzieć. Wypraszam sobie. Cała sportowa kariera właśnie ja tu kurwa, oparła się na tym, że przeszedłeś, kurwa, we przychodzicie we dwóch i lejecie chłopa, kurwa, który ze sportami walki ma tyle wspólnego, kurwa, co ja z kółką nożną. No ja ci gwarantuję, że on ze sportami walki ma więcej wspólnego niż ty, to na pewno. No to na pewno ma, bo ja to prawie w ogóle nie trenuję, no. Ale stary, to nie jest gość, który się wodzi ze sportów walki, tak jak ty, no, wziąć walkę jeden na jeden, to powiem ci tak, dla mnie, i ci powiem jeszcze raz, jesteś zwykłą pizdą, bo ja mam sobie jaja wyjść z chłopami dużo, kurwa, mocniejszymi i cięższymi i raz wygram, raz przegram, ale się nie boję, a ty chcesz wszystkich umoralniać, kurwa, i powiem ci jedną rzecz. Ciebie się, kurwa, nie da słuchać. Ja przynajmniej zbudzam jakieś emocje i coś wnoszę. Nawet jak mi wszyscy nienawidzą, to przynajmniej nienawidzą. A ty jesteś taki, kurwa, nijaki, że ciebie na siłę tu wpychają, kurwa, bo płaczesz, że walki nie możesz dostać, bo jesteś nudną kluchą, kurwa, i mam nadzieję, że w pizdę dostaniecie jeden z drugim i się, kurwa, zakończy zabawa na tym temacie. A ja czy wygrywam, czy przegrywam, będę dalej walczył. Wiesz dlaczego? Bo ja coś przynajmniej robię w tym temacie. A ty Adrian, siedzisz, kurwa, i umoralniasz wszystkich. Adrian, wracaj z tej orbity, bo ci już, kurde, kontaktu z ziemią to totalnie no zbychu, nie masz. Zdyki się spaliły totalnie. Ale nie, zdyżuję jak jestem pizdą, to chodź i spuść w pierdol tej piździe i wtedy zobaczymy. No. Zapraszam do oktagonu. Przed Cloud MMA 3 sam do mnie przyszedłeś i mówiłeś, ale nie Zbychu, ma problemu, robimy to. Ale nie ma problemu. Słuchaj, Arek, pytaj włodarzy. Ja się nie boję. Czego ty masz wyobrażenie, że ciebie się wszyscy, kurwa, boją? A kto gościu? Ci takich rzeczy nagadał? Ty tak łazisz, kurwa, że ty robisz historię. Stary, w siatkówkę bym z tobą pewnie przegrał. Na pewno. Ale to nie jest siatkówka. Zejdź, kurwa, na ziemię. Tu nie walczysz z Chinami o mistrzostwo świata czy inne coś tam, tylko się napierdalasz z półalkoholikami, kurwa, i innymi ludźmi. I zrozum, że tacy ludzie się rozpuszczać w pierdol. Przyzwyczaj się do tego. Twoja kariera w frikach, ona będzie miała legendę, póki ktoś taki jak ja z tobą nie wygra. To taki jak taki Jóźwiak, kurwa. Też czekał tyle w pizdę, dostał, kurwa, i chodził z podkulonym ogonem. I no to, tyle. No to zapraszam ciebie półalkoholika i w 100% ci pół na spotkajmy się na następnej gali i sobie wyjaśnimy, no. Dobrze, nie ma problemu dla mnie, kurwa, żadnego. A ja jeszcze tylko zapytam, Kacper, jak ty się czujesz, że też zostałeś tutaj troszkę, no, nazwany moczymordą i tak dalej? Dobra, Kacpra nie miesza, je w niego to mam wyjebane, bo nie znam, się wypowiadam. No, ale wiesz, sam go troszkę tutaj wyzwałeś, no tak, no nie? Bo ja go nie szanuję jako frika, no bo też uważam, że jest taką bezpłodną postacią, po prostu wybił się na tych teamach X i teraz jest nudną osobą, dlatego też walczy w takim, kurwa, pierdolniku, zjebanym main eventie, no moim zdaniem po prostu, chuj wie skąd ten main event, nuda taka, kurwa, że zasnąłem na początku programu, wstałem dopiero teraz, jak mnie obudzili.
Jak się z tym czujesz, Kacper? No ja nie będę rozmawiał z Adrianem Ciosem. Już no i pięknie, i ciak temat. Dobrze, dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiam. Moim zdaniem nie ma sensu rozmowy z taką osobą w ogóle, bo to... W ogóle ja nie bardzo rozumiem, że przytaczamy takiego pacjenta. Nie wiem, czemu ty się wdałeś z nim rozmowę, bo to nie wiem, po co takim osobom dawać atencję w ogóle. Pytanie mam do Kacpra. Kacperku, drogi przyjacielu, mam do ciebie prośbę, nie obraź się, ponieważ to samo pytanie padło u Wojewódzkiego. Jak ty chcesz wytrzymać z AJ-em w jednej klatce, jak ty 14 sekund wytrzymałeś z Pagatą? Kurde. Już nie wiem, już mnie trochę męczy jakby ten temat i myślę, że jest nie do końca smaczny. 18 minut wytrzymałem z Dubielem. Ja wiem, że to nie to samo, on cię tak samo nie podnieci. 18 minut wytrzymałem z Dubielem, więc z facetami mogę dłużej najwidoczniej. O, AJ, zaczynam się martwić o ciebie. Zróbcie z tym, co uważacie, ale... Nie, no. Już chciałbym ten temat jakby zakończyć, bo ta dziewczyna też nie jest nie osobą, o której bym chciał gadać, nie? Tak jak Adrian Cios nie uważam, że jest... Słuchaj, jakby nie patrzeć, Agata jest jak metro. Tam wchodzą i wychodzą, nie? Możliwe. No pominijmy ten temat, bo to też nieładnie. Nie ma jej tutaj i na nią gadać po prostu. Dobrze, że jest dzisiaj tyle ochrony, co? Bo kurde... Ja... Dobra, nie będę. Bliżej, chciałem popatrz się tak, wiesz... Wlecieć? Możemy, zapasy też możemy. Jestem, Kacper. Nie jesteś, jestem. Nie jesteś. Alberto jest tyle większy. Ale nie, no na wysokość to no nie. No i szerokościowo jest podobne, więc... Resztówkę waży. Dobrze, mocne spojrzenia. Zbigniew Bartman, AJ, proszę bardzo. Że tak zażartuję, nie wiemy, z której strony nadejdzie kolejny cios. Ale tutaj panowie bardziej na poważnie, zdecydowanie bardziej na poważnie niż z Kacprem. Myślę, że AJ więcej ma tutaj respektu dla Zibiego. Słuchaj, starałem się zbudować. Tak, mylicie pojęcia. Tak to wygląda. Kacpra lepiej znam po prostu. Pierwsze pytanie do ciebie, Dominiku. Po pierwszym programie ludzie sugerowali, że wywaliło ci ego. Jak to skomentujesz? Kto tak mówił? Ludzie w komentarzach. A, ludzie w komentarzach, czyli przeczytałeś 5 komentarzy i tak ktoś napisał. Spoko. Czy mi waliło ego? Nie, ale tak, widziałem komentarz jakiś o sztucznej pewności siebie. No nie ma sztucznej pewności siebie. Po prostu jak widzę Patiro, no to jestem pewny siebie, bo wiem, że wszystko jest po mojej stronie, żeby go rozjebać. Ale ty już człowieku nic nie widziałeś. Dobra, czekaj, daj mi dokończyć, zamknij do pizdę jak zwykle, ja ci nie przerywam, ty też mnie przerywaj, super, będzie wspaniale. Także nie ma żadnej sztucznej pewności siebie, ja po prostu jestem pewny, że go rozpierdolę. Widzę też, że ludzie też są tego pewni, bo kursy z 1,84 na Fortunie, które były chyba takie same na początku, zmieniły się w 1,17 na mnie, 3,90 na niego. Także ja jestem pewny, ludzie mi to potwierdzają, stawiając pieniądze. Bo to, że ktoś powie, że on wygra, to jest chuja warte. To, że ktoś powie, słowa są chuja warte. Jak ktoś stawia na walkę, to widać, że wierzy, bo potrafi postawić na swoje pieniądze. Ludzie stawiają, ludzie wiedzą, że wygram, ludzie wiedzą, że go rozpierdolę. Teraz tylko poczekać na Fortunie, będą zakłady, że wygram w pierwszej rundzie. To jeszcze więcej ludzi na to postawi. To jego kozaczenie, to serio mi się wydaje, że to jest taki trochę mechanizm obronny, nie? Mówiłeś o swoim przeciwniku, że jest fałszywy. W jakich sytuacjach to się ukazywało? No wtedy na tym speakach, no to nie jestem teraz jakoś w stanie przytoczyć jakiejś sytuacji konkretnej, ale tak to było. Dobra, mogę ja? Proszę. Proszę bardzo. Kurwa, pałem żydziołom jesteś i po prostu nie potrafiłeś wytrzymać rozmów z nami, dlatego się odciąłeś i poszedłeś do kurwa ludzi, którzy potrafili ci wylizać trochę pizdeczkę. Druga sprawa jest taka, że wyzywałeś mnie od fałszywców ostatnio, po czym kurwa okazało się, że to ty kurwa chciałeś mi podać rękę na backstage'u przed chciałem programem. Tak, sprawić tą reakcję, Czekaj. Chciałeś mi kurwa podawać człowieku rękę, a potem, kurwa, wchodzimy na program, a ty, kurwa, wyciągasz moje wpisy sprzed 9 lat na wykopie i sugerujesz, kurwa, że jestem PDF-em albo coś. Człowieku, jak możesz wyzywać, kurwa, kogoś od fałszywców, po czym wyciągać wpisy sprzed 9 lat? No, chłopie, kurwa, chłopie, szanujmy ale się. Ale co ty gadasz o wpisach przez 9 lat, jak ty pierwszy uszanonego reportera wyciągnąłeś moje zdjęcie sprzed 6 lat? No to jest... Dobra, kurwa, ale kurwa, no wyciągnąłem zdjęcie twoje sprzed 6 lat, mówiąc o tym, że byłeś, kurwa, grubasem i że ważyłeś 140 kilo. No i to są, kurwa, fakty. Ty wyciągnąłeś mój wpis sprzed 5 lat, sugerując, kurwa, że jestem albo klipem, ja jakimś PDF-em. Że to jest nienormalne. Że nie, no kurwa, dobra, nienormalne. Rozumiesz, że wyciągasz mi takie rzeczy. Dobra, puszczajcie materiał numer 1 i pomyślmy o tym, czy moje coś sprzed 9 lat jest, kurwa, dziwne, czy jego sprzed, kurwa, kilku miesięcy czy tam roku jest bardziej dziwne. No zobaczmy. To jaki bucik? Bucik na fiucik. 3 lata chyba miał ten ktoś, kto to nosił, mi się wydaje.
to jest. Dobrze, to jest śmieszne, tylko właśnie o to mi chodzi, że ja wyciągam coś takiego i nie mówię, kurwa, że jesteś creepem, tylko PDF-em. Ja wiem, że to jest śmieszne i też mnie to bawi. Jest to, kurwa, dziwne, że wąchasz but wyciągnięty ze śmietnika jakiegoś dziecka. Jest to dla mnie w chuj zabawne i abstrakcyjne, ale nie będę, kurwa, rozumiesz. Wziąłem go za kamerę i po prostu wziąłem oddech. Dobrze. I ja wiem, że tak mogłeś zrobić i to jest dla mnie, kurwa, śmieszne, ale nie jestem, nie będę hipokrytem jak ty i nie będę teraz sugerował, że jesteś creepem albo jakimś PDF-em, tak jak ty to zrobiłeś ostatnio. Rozumiesz? Wyciągnąłeś jakiegoś mema i zamiast się chociaż z tego pośmiać, to próbowałeś zrobić z tego jakąś, kurwa, narrację. Rozumiesz? Jesteś głupi. Wziąłeś się za coś, wyciągnąłeś mi coś i spierdoliłeś to. No tak, żeś to spierdolił. No niesamowite. Dzień dobry. Tutaj brada Damsego z Warszawy. Siemanko. Przed chwilą powiedziałeś, że Patiro próbował zarzucić jakąś, kurwa, coś tam, że niby jesteś PDF-em czy coś takiego. Co nie? No. A czemu ty u szalonego reportera mówiłeś, kurwa, o jakimś dziewczyn z jego strony? Czemu ty, kurwa, sam zaczynasz, a później pierdolisz jakieś, kurwa, rzeczy, że on to robi? Mówiłem u szalonego reportera? Mówiłem na ostatnim panelu. Tak, mówiłem u szalonego reportera? No, ale to bez znaczenia. No, okej. No nie, nie mówiłem o molestowaniu dziewczyn, tylko mówiłem, że ja nie mam... Dobra, czekaj. Zamknijcie obaj pizdę na początku, kurwa, bo wjeżdżacie z jakimś gówno telefonem i próbujecie coś wyciągać. Powiedziałem ostatnio, że nie będę jak Patiro i nie będę mówił i przygotowywał jakichś materiałów na temat jakiegoś testowania, obmacowywania lasek, co było na jego streamie, bo nie jest to, kurwa, mój klimat, nie jest to moje zarzucanie. Ale bo ty to zrobiłeś u szalnego reportera, debilu jebanek, cześć to, dobra, już to zrobiłeś. Dobra, panie pierdolone, nie zrobiłem tego u szalnego reportera, tylko ostatnio na panelu pierwszym na klaucie, to po pierwsze, więc, kurwa, zbierz swoje informacje. U szalnego reportera wciągnęłeś to, czy ty jesteś ułomny, czy ty słyszysz, co ja mówię do ciebie, czy nie? Na panelu mówiłem, że nie będziesz tego wyciągał, ale u szalnego reportera chyba, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej już to zrobiłeś. Dobrze, dobrze, może w takim razie, bo nie pamiętam dokładnie, może i to u szalnego. I na programie. Ale co dokładnie wyciągnąłem i co dokładnie powiedziałem? Przedstaw mi zarzuty. No mówiłeś o tym streamie u Wolfa, wiesz, którym. No, mówiłem o tym streamie, wiem o którym. Mówiłem, że sami widzę, pisali, że był to stream obrzydliwy, ale powiedz, kurwa, no daj mi dokończyć, kurwa, no zjebę, no nie słyszę, kurwa, cię na mikrofonie, co mówisz, bo w tym studiu lecisz z głośnika, kurwa, zrozum to, że najpierw muszę skończyć, a potem ty mówisz. Ja mówiłem, że było coś takiego, ale mówiłem, że nie mam zamiaru o tym dłużej rozmawiać, że nie mam zamiaru tego analizować, bo no, to nie jest mój styl. To co, on nie mógł poruszyć też jakieś sprawy? Bo nie rozumiem tego. No dobrze, poruszył i odpowiedziałem. O co ci, no, kurwa, właśnie dalej chodzi? O co ci chodzi? Może ty pierwszy zacząłeś i teraz masz pretensję, że on ci coś wyciąga na konferencji. No dobra, ale ja powiedziałem, że coś, kurwa, że pierwszy zaczął albo coś? No co próbujesz osiągnąć, no tak, tym telefonem? No teraz coś powiedziałeś teraz tutaj, na tej konferencji, że nie rozumiesz, po co w ogóle Patiro coś wyciąga pierwszy i tak dalej. Nie, nie, powiedziałem. Powiedziałem, że ty jesteś debilem, ty nie potrafisz słuchać. Niesamowite. Powiedziałem, że jak może mnie nazwać fałszywcem, skoro chce mi podać rękę, a potem wyciąga moje wpisy sprzed 9 lat. Nie czepiałem się, że wyciągnął. No właśnie, nie czepiałem widzisz się. Wpisy sprzed 9 lat, gdzie sam wyciągasz po pierwsze jego rzeczy u niego, kurwa, znaczy u szalonego reportera. Nie, kurwa, ty nie rozumiesz. Ty jesteś jebem, no nie? Mówię, że jestem obrzydliwy. Chciałbym tak nawiązać do tej obrzydliwości i puścić materiał numer jeden z sranie. Ściągam spodnie. No. Siema. Zwłaszcza przed i po? Kurwa, już nie wstanę. Dobra. Siema, widzowie. Siema, wiecie co? Siedzę sobie, jak coś. Na krześle. O! O kurwa, coś ten, pierdnąłem, wiecie? O, nie wiem o co chodzi. Musiałbyś najpierw, ja tylko Demlunę chcę, bo Demluna właśnie, widzicie, tytuł streama jest taki. I no, zbieramy pieniądze. Zbieramy pieniądze na pupę Demluny, bo powiedziała, że... Jakiej to musi być w ogóle samokontrola, żeby kadr dobry utrzymać, żeby nie daj Boże... Nie, to już kurwa, wtedy, no wtedy, to wtedy jadłeś tak, już kupę, czy później dopiero? Jeszcze raz pytanie. Wtedy jadłeś kupę, czy później? Nie jadłem nigdy kupy, wiesz o tym, że nigdy nie zjadłem kupy, wiesz, że to jest prawda, pewnie zaraz puścisz szota z ziarnem, zajebiście, możemy sobie pogadać, pośmiać się. Tylko w ogóle to jest dla mnie... Ja dla mnie o tym wie, także akurat tego to było takie banalne, nie? Za banalne to było. To dla mnie są, kurwa, jakieś mega jajca w ogóle, że ty znowu wyciągasz szota sprzed 7 lat i ty zamiast nawet się z niego pośmiać i po prostu się pośmiać, bo ja... No mnie tak, kurwa, nie bawi szot, bo znowu sprzed 7-8 lat wyciągnięty. Śmieszny był, tylko że mówisz, że ktoś jest obrzydliwy, a sam, wiesz, takie rzeczy... Ale kurwa.
kurwa, Patiro, ty jesteś obrzydliwy teraz, w tym momencie, a ty wyciągasz mi szoty sprzed 7-8 lat. Oczywiście, może wyciągniesz szota z ziarnem pewnie zaraz, bo pewnie to zrobisz. Może sobie pooglądać, pośmiać się, nie ma problemu. Nie, ziarna nie ma. Tak, zesrałem się kiedyś na streamie, streamowałem to, było to 7-8 lat temu, jak miałem lat, nie wiem, 18, 17, chyba 17. Zajebisty jest to szocik, nie usunąłem go z mojego kanału i nigdy go nie usunę, bo się go nie wstydzę. Ja wszystkie szoty na moim kanale, w przeciwieństwie do ciebie, zostawiam, nie usuwam. On będzie tam, kurwa, zawsze, dopóki go Twitch sam czyje nie usunie. Ja jestem, kurwa, z niego dumny, bo stworzył ze mnie człowieka takim, jakim jestem teraz. Po sieci krąży filmik, gdzie mieliście okazję się spotkać po prostu na ulicy i Patiro, przechodząc obok ciebie, nie podał ci ręki, dodatkowo rzucił tam jeszcze jakimś negatywnym komentarzem. O nie, historia jest dłuższa przy tym ramenie, no nie, ale dawaj ten filmik. Założył tą restaurację. Pyta, o, siema Patiro. Co? Wypierdalaj. Kurwa, nie cringe, proszę, jakbyś no już to... No to ten stary jest definicją cringe'u. Ale mógłbyś się przywitać, jak miły człowiek. Ja pierdolę, jaki zjeb niesamowite. Ale próbował, kurwa, przyspanić na streamie, ja pierdolę. To była ramenownia i Wojtka, Patiro miał swojego streama, ja miałem swojego streama. Jak jechałem na moje, tam do restauracji i Wojtka na moim streamie, to widzowie do Patiro, u Patiro napisali, że jadę tam. No i on czekał 30 minut. Nie, on nie czekał potem... 30 minut, gdzie on może 5 minut tam postałem. Ale no, czekałeś tam, nie wiem, specjalnie, żeby mi powiedzieć ten tekst. No i było to totalnie cringe'owe, no ale on się przyznaje do tego, że było cringe'owe, więc po prostu... No, wyszło średnio. Witam serdecznie, Adaś z tej strony, pewnie kolega tam mnie kojarzy, co siedzi po prawo. Cześć, Patryś. Siema, siema, Adam. Cześć. Cześć. Ty, powiedz mi, Patryś, jak to jest, że możesz mu wysyłać jakieś, kurwa, klipy, mówić, że on sra na streamie, jak ty chuja pokazałeś, nie dosyć, że jeszcze waliłeś konia u mnie na Mazurach pod Prysznicem, gdzie moja matula była obok, cisnąłeś sobie z tego bekę. A w końcu dzisiaj dzień matki. A właśnie. Dzisiaj jest dzień mamusi, więc niech każdy dzwonię. Sobie zadzwoni do mamy. No może źle to zacząłem, ale słuchaj kochaniutki. Rozumiem, że z nami jest na linii Adamcy, prawda? Tak, zgadza się. Witam Adam serdecznie. Grabowiecki. Cześć. Siema, słuchaj, także Patrysiu, wiem, że się stresujesz, jest to twoja pierwsza walka. Tak, także nie ma co cię za mocno dojeżdżać, kochany, bo ja sam jestem, jaki jestem, ale nie rób siebie, kurwa, jakiegoś nie wiadomo kogo, kiedy sam zachowałeś się jak kurwa, jak do ciebie Paja dzwonił, bo chciałeś, bo robiliśmy przedłużanego streama, tak, to kto się nagle odwrócił i zrobił sobie honor z kolegą Trazerem i chciał pieniądze za to, że dostałeś wakacje za darmo, miałeś wszystko, kurwa, za darmo, a pokazałeś faka i się obraziłeś na każdego. Nie, no co, co ty jadasz, Adam? Ja chciałem od ciebie kasę. Przepraszam bardzo, kochany, co ja gadam? Oczywiście, że chciałem od ciebie kasę, bo ty mi ją obiecałeś, kurwa, gościu, no. Obiecałeś mi tą kasę, no nie wiem. Poza tym, co wiesz... Ci, kurwa, stary, dosłownie, dobra, zresztą chuj w tego pajaloka i w to wszystko. O, i teraz chuj nagle tą kasę. No. Co chuj z tą kasę, tak? A nie oglądałeś szota, znaczy nie wiem, jak dzwonił Pajalok i nagle zmieniłeś sobie wersję całą, że nie dosyć, że wakacje za darmo, to za darmo, to nagle cyk. Totalna zmiana osobistości, idąc dalej. Pamiętasz, jak mi pomówiłeś o to, że cię pobiłem na łódce? Czy pobiłeś? Nie wiem, czy można plaskacza uznać za pobicie? Nie wiem. Przepraszam, no... Ale to ty to powiedziałeś na streamie, że ja cię pobiłem, że ja nie wiadomo, co ci kurwa zrobiłem. No tak, generalnie to rzucałeś mnie na ziemię i sprzedałeś mi plaskacze, rzucałeś mnie na ziemię bez powodu w sumie, tak szczerze, no nie? Kochany, płynęliśmy na łódce, łódka była na mnie, a ty napierdalałeś butelkami najebany, dostałeś ojcowskiego, dlatego, bo się nie potrafiłeś zachować, napisałeś na Discordzie, że cię pobiłem i mówisz mi napierdalony, że 400 km do Myślboża będziesz zapierdalał z Mazur w nocy, o pierwszej. No tak, no. Więc cię położyłem na ziemię i no, po prostu powiedziałem, kurwa, no nie chcę być blisko takiego gościa, który takie coś stosuje, nie? Wobec swoich znajomych. No to jest przejebane, tak szczerze. No lepiej chyba obgadać taką sprawę, niż dziś napierdalać. Ale jak ja miałem z tobą rozmawiać, jak ty, kurwa, nie wiedziałeś, po jak masz na imię? Po polsku? Jak po polsku? Człowieku, jak ty się napierdolisz jak świnia, ja też jak się napiję, to odpierdalam wiochę na mega. Ale ty, chłopie, odpalasz takiego wilkołaka, że do ciebie nawet, jakbym mówił w 400 językach, to byś ani jednego, kurwa, nie zrozumiał. Więc to, że ty wyciągasz w ogóle szota, że se suchar sra na kiblu, kto pokazał chuja w kiblu, kto sikał, kto też srał na kiblu, kto robił... No ale suchar Instagramie... to zrobił, jakby by chciał tak zrobić, a ja to zrobiłem przez przypadek, co nie? Troszeczkę przez przypadek to zrobił. Aha, no dobra, no. Przez przypadek to może być wiele rzeczy, co jak, nie? Ale, to jak, ale jak żeby chuja pokazać na streamie i jeszcze kąpałem, srać ale... na Instagramie? No, proszę?
Słuchaj, ja święty nie jestem, nigdy nie będę, bo twoje gówno odjebałem, tak szczerze, nie? Ale proszę cię, to, że stary, na streamach od jakiegoś czasu zachowujesz się jak lewy plemnik Frania, powtarzasz jedno słowo i zdanie 400 kurwa razy i totalnie... I ty potem mówisz, że ty jesteś prawdziwy, kurwa, i nie wiadomo jaki. Ja mogę powiedzieć, że okłamałem ludzi, bo tak, kurwa, było. Ale ty nie rób z siebie niewiniątka i jesteś zajebisty, bo ci się należy. Gdyby suchar cię nie wziął, to byś tam, kurwa, nawet nie siedział. I próbujesz, wiesz, pokazać, jaki ty jesteś. Stary, zajebiście, że schudłeś. Zajebiście. Gratki dla ciebie. Mega. Ale po prostu... Mordziaty, nie rób z siebie pozera. Nie, no, ja z siebie nikogo przecież nie robię. No. No jak to nie, no to co jeszcze masz? Że co, suchar się zesrał? Nie wiem, może jeszcze pokażesz, jak się zsikał. Nie wiem, cokolwiek, kurwa, jeszcze grubiej będzie. Jeszcze pozywasz chłopa o to, że jest p***em? Jak sam wgryzałeś się w cyca, kurwa, latki nad tymi, obmacywałeś się za cipsko. No ty jesteś... Akurat co do tego, tych dziewczyn u Volta, to akurat mam kontakt z jedną, z kilkoma z nich, tak szczerze. To możemy zadzwonić zaraz. Stary, no ale... To możesz dzwonić śmiało. Nie, oczywiście tak, wcześniej nie było z nimi gadane, że będzie konferencja i to będzie wyciągane i wcale, żeby nie mówiły po twojej stronie. No, raczej tak nie było, bo by to było bardzo... Bardzo nie w porządku, prawda? Mokry suchar świetnie się bawi. No nie, kurwa, wiem, dawaj dalej. Zaskoczenie mamy złapać, czy co? No nie wiem, jakby ja mam z nimi kontakt cały czas, więc to chyba normalne jest, no, nie? No słuchaj, no to najwyraźniej lubią takich, co je po prostu obmacują na siłę. No i słuchaj, i przypominam ci, jak ty, stary, możesz mówić, że ktokolwiek nie ma szacunku, jak ty na streamach, kurwa, gadasz, że ty tą przeruchasz, tą przelecisz, już jestem gotowy, będziemy ten. A jak przychodzi co do czego, no to co jest? Zderzenie z rzeczywistością. Dobra, ja będę musiał kończyć, bo tutaj obiecałem NZ-ku, że pójdziemy sobie wykąpać się w jeziorku i już na mnie patrzy, mówi, żebym kończył to gówno patologię i musimy, bo mnie sportowiec zajebie. Także dziękuję wszystkim serdecznie za wysłuchanie mojego płakania.